Jesteśmy po podsumowaniu sportowej części metamorfozy Michała Jasi. Na zakończenie krótka niespodzianka. Tak jak widzicie, przenieśliśmy się do innego klubu. Jesteśmy w Atlantis Fitness w Luboniu. Gość specjalny, dla którego walka tak naprawdę jest codziennością, to on przeprowadzi dzisiaj trening Michała Jasi, a o kim mowa dowiecie się już za chwilę. Naszym dzisiejszym gościem jest Tomek Kondraciuk, zawodnik Ankosu Zapasy Poznań, uczestnik ostatniej gali KSW. Powiedz mi, Tomek, ćwiczysz tutaj na co dzień razem z resztą zawodników, rozumiem? Oczywiście tak, odbywam tutaj treningi stójkowe, jak i siłowe. Rozumiem, a powiedz mi, czy profil klientów tego klubu także opiera się o osoby otyłe? No, oczywiście, że tak, jak na każdej siłowni zdarzają się takie osoby. No, tutaj klienci są zarówno i jacyś przychodzą tak zawodowi, jacyś kulturyści, my sportowcy walki, także osoby otyłe, które budują formę sobie na lato. A jak myślisz, czy profil klienta, o którym rozmawiamy, częstym jest tutaj gościem, czy boją się może przyjść do takiego klubu? Na pewno są osoby takie, które no, przychodzą, a są takie, które gdzieś tam boją się i gdzieś tam się ukrywają, może w domach, gdzieś tam ćwiczą tak samotnie. No, ciężko mi powiedzieć na coś na ten temat więcej. Bo sam nie jesteś otyły. A miałeś kiedyś problemy z nadwagą? Nie wiem. Czy byłeś zawsze szczupły? Raczej byłem zawsze fit. Zawsze byłeś fit. No to jesteś jeden z niewielu, którzy nie mieli z tym problemu, aczkolwiek jest to problem, który jest w tej chwili powszechny, zgadza się ze mną. Jest, tak. Dotyka coraz więcej ludzi, tak? Ludzie, brzydko mówiąc, się zapuszczają i gdzieś tam potem już doprowadzają się do takiego stanu, że no niestety ostatni mają czas, żeby się wziąć za siebie. Rozumiem. Tomek, dzisiaj troszeczkę w nietypowej roli. Powiedz mi, czy miałeś doświadczenie, miałeś okazję jakieś prowadzić trening personalny? No faktycznie w nietypowej, już z zawodnikiem stanę się trenerem. Wiesz co, zdarzało się, ale bardzo rzadko. Raczej typowo indywidualnego treningu na siłowni nigdy nie prowadziłem, aczkolwiek na macie tak. Dobrze, czyli mogę ci zaspokajać odesłać, podejrzewam. Myślę, że tak. Okej, to działam. To zapraszamy na trening.